kompania występuje dzisiaj pod sztandarem pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego. Poczet sztandarowy występuje w składzie. Dowódca portu sztandarowego, kapitan Robert Seng. Sztandarowy starszy chorąży Robert Jankowski. Asystent starszy sierżant Mariusz Adamski. Oddziały baczność! Pododdziały na prawo. Patrz! Panie generale, dowódca uroczystości, podpułkownik Goleniowski, melduje pododdziały garnizonu Świdwin na uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Cześć, panie generale. Czołem, żołnierze! Czołem, panie generale! Poczet flagowy wystawiła 21. Baza Lotnictwa Taktycznego. W składzie dowódca pocztu, sierżant Marcin Stasiak, flagowy starszy szeregowy Marcin Ziętek i asysta Maciej Kowalewski. Flagę państwową podnieść! Już po raz kolejny w porozumieniu z władzami miasta Świdwina organizujemy Narodowe Obchody Święta Niepodległości zgodnie z ceremoniałem wojskowym w asyście Kompanii Honorowej 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego i sztandaru pierwszego skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Sztandar ten został ufundowany przez społeczeństwo miasta Świdwina i z tego miejsca chcę jeszcze raz wszystkim państwu, którzy dołożyli swoją cegiełkę, a zwłaszcza panu burmistrzowi miasta Świdwin, inicjatorowi tej wielkiej uroczystości, podziękować za to, że skrzydło posiada nowy sztandar. O tym, jak wielkie jest to święto, uświadamiamy sobie corocznie, kiedy 11 listopada obchodzimy nie tylko w Świdwinie, ale na terenie całego kraju nasze Narodowe Święto Niepodległości. Towarzyszą nam biało-czerwone flagi i sztandary wojskowe, sztandary uczelni, szkół i instytucji. Pamiętamy również tych, którzy te sztandary nieśli do boju, aby o naszą ojczyznę walczyć, nie szczędząc krwi ani życia, pamiętając o tych wszystkich, którzy złożyli największą ofiarę, aby niepodległość naszej Polski doszła do skutku. Również żołnierze pierwszego skrzydła stoją na straży powietrznych granic Rzeczypospolitej. Obecnie załogi z Mińska Mazowieckiego pełnią dyżur nad naszą stolicą, a załogi z Malborka w niedługim czasie będą strzegły również naszych granic, pełniąc służbę na dalekiej Litwie. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim Państwu, którzy są tutaj na terenie Świdwina i są na tym naszym uroczystym apelu. Nie tylko tym, którzy stoją tutaj oficjalnie, a również tym, którzy przybyli tutaj z dziećmi. Bo przecież ojczyzna żyje w każdym z nas, nie tylko w tym, który już być może dobiega swoich dni, albo tych, którzy są w sile wieku, ale również ojczyzna jest w naszych dzieciach, które być może jeszcze niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę. Ale właśnie dzięki takim uroczystym apelom, mszom świętym i naszym związkom z ojczyzną i naszej wierze w to, że jeszcze Polska nie zginęła, nasza ojczyzna ma się dobrze i mam nadzieję, że w spokoju i szczęśliwości będzie żyła razem z nami i w naszych sercach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tej chwili nastąpi odczytanie decyzji i rozkazów przełożonych.
o uhonorowaniu żołnierzy, pracowników wojska i osób cywilnych. Decyzję odczyta pan major Marek Barna. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach na wniosek ministra obrony narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają medalem srebrnym za długoletnią służbę major Jankowski Piotr, major Lorenz Mirosław, chorąży sztabowy Kędzierski Wojciech. Wyróżnieni do dowódcy wystąp. Wyciąg z decyzji nr 2537 przez KAD ministra obrony narodowej z dnia 28 października 2013 roku na podstawie artykułu 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu za udział w walkach o Berlin i medalu za zasługi dla obronności kraju w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej niżej wymienionemu nadaję złoty medal za zasługi dla obronności kraju pułkownik Lipiński Mariusz. Na podstawie artykułu 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o ustanowieniu medalu Siły Zbrojne Służbie Ojczyzny za długoletnią wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim niżej wymienionych nadaję brązowy medal Siły Zbrojne Służbie Ojczyzny sierżant, starszy sierżant Basiów Tomasz, sierżant Grzejtar Krzysztof, starszy plutonowy Janiak Norbert, starszy plutonowy Kocikowski Szczepan, starszy sierżant Majszak Grzegorz. Wyróżnieni do dowódcy wystąp. Decyzja nr 2537 przez kadr ministra obrony narodowej z dnia 28 października 2013 roku na podstawie artykułu 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu za udział w walkach o Berlin i medalu za zasługi dla obronności kraju w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej niżej wymienionym nadaję srebrny medal za zasługi dla obronności kraju pani Sajewska Bożena, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju kapitan Piotrzkowski Piotr, pani Fillinger Beata, pani Wodarczyk Ewa.
Rozkaz dowódcy pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego nr 174 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Żołnierze i pracownicy wojska. Narodowe Święto Niepodległości jest dniem radosnym dla wszystkich Polaków, a żołnierzy w szczególności. Dziś świętujemy po raz 95, pamiętając, że przez 123 lata nasi rodacy, rozproszeni po całej Europie, musieli walczyć o powrót Polski na mapy świata. Spełniły się oczekiwania wielu pokoleń Polaków, którzy walczyli z myślą o wspólnym domu i niepodległej Polsce. Dzisiaj my, żołnierze pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego, składamy hołd wszystkim, którzy przyczynili się do odrodzenia państwa polskiego. Czcimy ich pamięć, kultywujemy bliskie im i nam wartości. Najpiękniejsze, najbardziej znaczące karty naszej historii były rezultatem trwania przy takich wartościach jak Bóg, honor, ojczyzna, które są wpisane w naszych sztandarach i w sercach wielu pokoleń Polaków. Jako żołnierze Wojska Polskiego, a Sił Powietrznych w szczególności, 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przyznanie nagrody uznaniowej 63 żołnierzom. Tytułem honorowy zasłużony żołnierz Rzeczpospolitej Polskiej trzeciego stopnia. Pułkownik Wojciech Pikuła. Major Wiesław Gasek. Major Waldemar Ławrynowicz. Dowódca pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego rozkazem numer Z216 z dnia 7 listopada 2013 roku postanowił uhonorować odznaką pamiątkową niżej wymienione osoby za szczególne zasługi dla pierwszego skrzydła lotnictwa taktycznego i garnizonu Świdwin panów starostę Mirosława Majka, burmistrza Jana Owsiaka, komendanta policji inspektora Roberta Rzeźnika. Na podstawie decyzji nr 407 przez MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego i regulaminu odznaki pamiątkowej nadaję odznakę pamiątkową 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Major Lorenz Mirosław, starszy chorąży Staluszka Dariusz za wybitne zasługi dla 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pan Pawelec Zdzisław, pan Łazarz Krzysztof. Szanowni Państwo, mamy jeszcze jedną niespodziankę. Czy jest z nami pan pułkownik Rydzio? Jest. Zapraszamy tutaj. Proszę bardzo, proszę wejść panie pułkowniku i odwróćcie się do wszystkich, żeby wszyscy zobaczyli pana pułkownika. Niech mi będzie wolno niejako zawczasu, ale przy tak poważnej uroczystości złożyć panu
pułkownikowi serdeczne życzenia z okazji zbliżających się 90. urodzin. Oby już nie 100, ale nawet podwójne 100 lat się panu pułkownikowi zbliżyło i aby w równie dobrym zdrowiu przede wszystkim pan pułkownik obchodził swoje kolejne urodziny i zaszczycał nas na wszystkich uroczystościach swoją osobą, oby nasze kontakty nadal były tak dobre, jak są dotychczas i obyśmy zawsze mieli szansę spotykać się i wspominać zarówno te starsze, jak i nowsze czasy i abyśmy zawsze mogli się wspierać wiedzą historyczną i wiedzą o garnizonie Świdwin, którą pan pułkownik posiada z najlepszych źródeł, bo w swojej własnej pamięci. Pozwolę sobie przekazać po pierwsze ten list gratulacyjny panie pułkowniku oraz skromny podarunek ku pamięci gdzieś tam na biurku albo w rodzinnych pamiątkach, aby znalazła dobre miejsce panie pułkowniku. Jeszcze raz dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego. Świętujemy dzisiaj 95. rocznicę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku, kiedy to po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Naród polski doczekał się tak upragnionej chwili odrodzenia utraconej państwowości. Polaków opanował nastrój entuzjazmu i nieopisana radość. Ta nieprzerwanie hołubiona myśl o wolności, myśl ukryta w głębi serc przez całe pokolenia Polaków spowodowała, że na mapie Europy w przełomowych dniach 10 i 11 listopada 1918 roku wyłoniła się odrodzona Polska. Ta wolność ducha, choć stale tłumiona, przetrwała i stała się w ostatnich dziesięcioleciach fundamentem pokojowych przemian w naszym kraju, a potem w całej Europie. Nasi przodkowie podjęli niezłomny trud budowania rzeczywistości oraz jej ulepszania. Kontynuujemy to nieustanne dzieło i cieszymy się, że dane jest nam żyć w wolnej ojczyźnie. Szanowni Państwo, niech wyrazem naszych uczuć, dumnych i świadomych obywateli naszego miasta, gminy i powiatu, będą wiązanki kwiatów złożone u stóp pomnika. Mieszkańcy Świdwina, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, wstajemy dziś do apelu w Świdwinie, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego: Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam wyzwolicieli regionu świdwińskiego, którzy stanęli do walki
o niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję żołnierzy w stalowych mundurach, którzy pełniąc służbę w czasie pokoju zginęli na ziemi świdwińskiej. Stańcie do apelu! Bohaterom, walce o Bogu! Do was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Zapraszamy do składania kwiatów.